Witam serdecznie, Odyn z tej strony. Kolejny odcinek, bo dnia jeszcze nie zakończyłem. Nagram sobie jeszcze jeden z tego względu, żeby mieć jeden dzień wolnego. I szykuje się wypad na tą plażę za mną, tam po drugiej stronie. Znaczy ja wypad. Ja tam nie mam daleko, ale przyjedzie brodaty zbir z Boże, Juliusz Cezar. Juliusz. I będziemy kosić tam fanciory. Zresztą zobaczymy, co wyjdzie. Może wyjść dużo, może wyjść nic. No jest już taka pogoda, powiedziałbym, że zimno. Muszę się ubrać. W woderach na pewno. Pianka odpada. Będę musiał coś zrobić tutaj z tym autem. Pozamykać je ładnie. Tego nie będę już odwieszał. Tu się jeszcze film renderuje. Dopiero się zaczął. Zobaczmy, ile to będzie trwało. No niestety 55 minut, a oni już chyba przyjechali, jest 7%. No i wygląda to tak, że są, przyjechali. Także ja się ubieram i idziemy do wody. Siema ziomek, żółwik. Stary żółwik. Jesteśmy już na miejscu. Dzisiaj wykorzystam tą drugą kamerę częściej, bo dawno tego nie było, a to część osób lubi. Jest Juliusz, jest Zbyszek, jestem ja, jest kilka kaczek. Ja nie wiem, co one tam robią, ale dobra, wchodzimy do wody. Jest tu malowniczo. Z tego, co wiem, Zbyszek tutaj nie haratał. Haratał tam i tam znalazł złoto. Także tutaj przeharatamy i będzie tego więcej, bo tutaj było najwięcej ludzi ogólnie, także się bardzo fajnie zapowiada. Ja jeszcze jutro rano tutaj będę haratał, bo to nie ma opcji, żebyśmy to przeharatali. Widzimy się w wodzie. Mam tu sygnał 79-81. Jak to nie będzie perłowska moneta, to jem jutro na obiad kotleta, no. W sensie, jak to będzie jakiś srebrny pierścionek, to jutro sobie kotleta schabowego szczelę na obiad. Zjem w restauracji jak człowiek. Dobra, chyba ją pobrałem. Ją, czyli... O! To nic jutro nie jem, cholera. Polmos. Poważnie. Poważnie o tym pomyślałeś, tak. To patrz. Poważnie ci to... 3 sekundy temu. Jest nic. A ciekawe, czy jest grawer. Jest grawer i to niedawno. Nic. To jest roczna para, nawet roku. Nie, rok mają, rok i 2 miesiące. Także trzeba, musisz szukać pani Patrycji. Popytamy. Nic świata, małutka na paluszek tam. No, ale jest, 60. Taka ładna, zobacz sobie. Szkoda, że nie włączyłem nagrywania, myślałem, że to będzie grosz. Ale nie dawało mi spokoju to, że to jest 60 cały czas, a nie 61. Pięknie, congratulations, piękny fan. Piękna znajda dla ludzi. Ale jak się... Czuć, że jest świeża. Świeże złoto, świeżo wybite. No, opłacało się. Bardzo się opłacało. Będzie więcej. Na głębszej wodzie, pa, kaczka nawet przypłynęła. Jest i zbir on the board. 53-60 tu zrobiło. Ocen, co to może być. Kurde, powiem ci, że i Rafał już takie coś złowił. I ja też takie coś złowiłem i to jest srebro. A jest, to nie wygląda, nie? Tylko, że to ma złotowy... Coś jest. Kurde, pozwa. Ale uciekał sygnał. Strasznie. Kurka, nie powiem ci. Albo, ale patrz, jakie dwa różne te kolory. No właśnie. Jakby pozłacane srebro może. No. Przyszedł czas na podsumowanie i widzicie, jakie podsumowanie. Sępy się. Co to za ciche dziki. Nic się nie przyznawają, nie? Juliusz. Tutaj następny. Do kontrolowania. Tutaj go fajnie nazwał ten. Człowiek sygnał. Człowiek sygnał, ale to Zbyszek. A czemu człowiek sygnał, to zobaczcie, to pooglądajcie sobie na filmach od Zbira. To zobaczycie, czy nie jest. Jest. Na stadninie upisem. Na stadninie. I przechodzimy do. No już bym prawie wszystko zepsuł. Fanty Juliusza i Zbira. Tu jest jakiś. Wyostrzyło się. Odłamek mój. Odłamek, poczekaj, bo tam były jakieś wzorki. No właśnie jest tutaj. Rychowa. To jest ołów, panie. No to jest ołów, to jest na tyle ciężkie, że to jest ołów. Aluminium. Aluminium, no. Makarony. Makarony.
Makareny. 10 groszy mamy. No. Taki gwóźdź. Dajesz. Aluminium. I to są chyba taty już tu w kapsle. Kapsloki, ale tu widzę, że masz muszle. A tu jest taka... Mam muszle, no. Tutaj też takie występują? A to jest aż dziwne. Zawleczki, kapsle. Dobra, i tutaj... O, jeszcze takie coś od zamka takie. Od gruzy jakiejś czy coś. Błyskawiczny zamek. I tutaj... Czemu ja cały czas myślę żbik? Przecież to jest zbir. I w ogóle jest jeszcze taka niepełna zawleczka. Pusta w środku. Spoko. I tak, zbir trafił 4 monety. Nie 4. Jeszcze tu 10 groszówkę trafił. Tu jest. Aha, tutaj jest. 10 dychę. Ale to jest fajna moneta. Mhm. To jest akurat Mickiewicz. Dyszka. Nie wiem, Bolesławy Prusy i Mickiewiczy są. A no tak. Dobra, 13 groszy. No, coś nie chcę skupić. I tutaj mamy posrebrzane złoto i pozłacane srebro. Taki jakiś dziwny kolczyk. I ja i Rafał go już też znaleźliśmy. I zawsze jest problem, czy to jest złoto, czy to jest srebro. No ale tutaj widać ewidentnie, że jakoś się te kolory dziwnie przeplatają. I jedziemy do mnie. Mi się poszczęściło. I poza tym wielkim ołowiem, gdzie na hucie już pewnie cieszą uszy, i tym małym, no wpadło złotko. I tak. O, nie wiem, czy będzie jakaś opcja znalezienia tej osoby. Widzieliście tam datę. Chwila. Tu jest pani... Jak? Paulina? Patrycja. 3 czerwiec 2017. Jezioro nazywa się... Dobre. Jezioro Dobre w województwie pomorskim. Na wprost, na północ macie Karwie? Karwia Wejherowa pomiędzy. Dokładnie. Jak ktoś zna, ktoś słyszał, to niech gada. Jezioro Dobre. Jezioro Dobre. Znane. Widzieliście, gdzie dokładnie na odcinku. No i śmieci. A no, monet jeszcze tam troszeczkę jest. Złoty 40, złoty 50, trochę PRL i 14 zł. I śmieciory. I to na pewno nie koniec tego odcinka, z tego względu, że będzie za krótki i trzeba będzie coś jeszcze zrobić, albo po prostu to będzie połowa odcinka i jeszcze jutro będzie z rana czesanie tego samego miejsca, bo może coś tam jeszcze wyjdzie. Znaczy na pewno, na głębszej wodzie to już w ogóle. Szybko się ciemno. No i kolejny dzień, tu się już z wami nie witam. Chłopaki pojechali, zrobiłem sobie jeszcze ognisko, zjadłem kiełbuchę i teraz muszę pomontować. Przynajmniej 2 odcinki i dziennie muszę sobie taki obrać priorytet, żeby 2 odcinki zrobić, bo potem będę chciał z jakieś 3-4 dni się z wami widzieć, przepraszam, na plażach i muszę jutro streama zrobić. Tylko wiadomo, wy tego streama o wiele szybciej zobaczycie aniżeli ten odcinek, także to nie ma sensu takie gadanie. O, patrzcie, jakie piękne mrowisko. Ile miłówek. No. Obozowisko się nie zmieniło. Musiałem troszeczkę schować rzeczy w nocy, bo zaczęło padać. Wyspałem się fajnie. Troszeczkę już ziombi. Będę musiał zainwestować w inny śpiwór. Ale tak, pomontuję te 2 odcinki. Może mi szybciej pójdzie jakoś, bo się tutaj pięknie siedzi. I pójdę jeszcze sprawdzić tamto miejsce, gdzie wczoraj to złoto wyszło. A potem jadę do Chrisa, tego co tutaj wczoraj przyjechał. Już mnie obsiadły mrówki. No i zobaczymy, co się będzie działo. No, także biorę się do roboty.
musiałem się ubrać. Jednak czuć, że wakacje zbliżają się do końca. Czuć w kościach, naprawdę. Tak jakoś jest zimno. Trzeba będzie zainwestować w śpiwór. To już chyba mówiłem, trzeba będzie zainwestować w ciepłe spodnie. Trzeba będzie w kilka rzeczy zainwestować na takie jesienne dni. No w zimę to sobie nawet nie wyobrażam, że gdzieś będę koczował w aucie. No chyba, że podejmę jakieś tam próby, ale to... to się zobaczy, jak będzie ta zima. No najgorsze jest teraz to, że jak się, nie wiem, wyziębię, się przeziębię, no to będzie nieciekawie, a tego bym chciał uniknąć. Dlatego muszę bardziej o siebie zadbać teraz. Skupić się, żeby kupić coś. I mało tego, przebierałem się i dojrzałem pewną rzecz. Teraz ciekawe, czy ją namierzę. Gdzieś tutaj powinna być moneta. Taka ładna, okrągła. Tylko, że no tak to jest, jak się już ją zgubi z oczu, to potem się jej nie znajdzie. I ile znalazłem? Jest tyle, ile jestem bogatszy? Już nawet kamera skupiać nie chce. 5 groszy jestem bogatszy. I coś myślę, że sobie tutaj z wykrywaczem pochodzę i tak z wierzchu tylko te przedmioty współczesne pozgarniam. Jakieś grosze. Tutaj jest boisko. Tutaj wczoraj grała młodzież. Na pewno coś tu jest, bo nie widzę innej możliwości. Także jak się będzie renderowało, bo już mam połowę filmu pierwszego sklejoną, to sobie pójdę tam poszukać i zobaczymy się, co tam się znajdzie. A docelowo druga strona, ale niestety nie wejdę tam w piance, bo bym zamarzł. Chyba, że się rozgrzeję naprawdę, albo rozpalę sobie ogień. Zobaczymy, jak to będzie. Idę montować. Dobra, film się renderuje. Autko wygląda tak. Tutaj wszystko bez zmian. A ja zbijam popatrzeć, co jest na tym boisku i koło ławek. Także ile się, z jakąś godzinę się będzie robiło. Może jakieś 45 minut. Także coś się na pewno uda znaleźć. Choćby kurde 20 groszy. O, zostało jeszcze 5 minut do zrenderowania. No i tutaj proszę bardzo, tyle. 60 groszy. A propos podsumowania i same zawleczki plus taki dziabąg. I teraz ładuję się w wodery i idę tam, gdzie kaczki, czyli za mną, połazić. Bo tutaj na pewno się działo. Tutaj na bank pod wpływem, rozpędzeni, bach do wody w te kaczki, żeby przestraszyć, albo cokolwiek. Na 100% ludzie wchodzili i się kąpali. I zresztą widziałem też to przecinek. Nie będę tutaj gadał, że sam się domyśliłem. Ładuję się w wodery i lecę. Film zrenderowany. Pogoda się zrobiła fajna. Czasami jeszcze wychodzi słonko, ale nie ma już tego zimnego wiatru. No i ja jestem po pierwszej takiej turze w wodzie i wyszedłem, bo chciałem odłączyć prąd, bo mi się już laptop naładował. I tutaj widzimy zawleczki, jeszcze tą piąteczkę złowiłem, kawałek klucza, ołowiu trochę i taki ring. No jak już go wyciągłem, to byłem pewny, że to jest cholera pierścionek, a jednak się okazało, że jest to zwykły taki jakiś o-ring do, nie wiem, czy to jakiegoś pontonu, czy jakiejś łódki. No ale piątka wpadła, tyle fajnie. No i jeszcze to złoto z wczoraj, także no całe podsumowanie. No, dodajcie sobie do tego złotą obrączkę, także już się maluje fajniejszy wypad. I ja na dzisiaj kończę. Zmontuję właśnie sobie teraz ten odcinek i będę miał w końcu trochę wolnego. Ale nie wiąże się to z tym, że będę leżał do góry nogami, tylko po prostu będę miał czas na nagrywanie i nie będę się musiał martwić tam tym, że jutro nie mam nic na kanał. A mam już na 4 odcinki chyba. Dobra, nie przedłużam. Jak się podobało, to pierdoły. Fajnie, że złotko wpadło. Fajnie, że ta piąteczka teraz spadła. Ja tu wypoczywam i to tak w takim szybkim tempie wypocząłem. Już wczoraj wypocząłem, a dzisiaj to się już czuję taki, że jestem gotowy na nowe te przygody. Dzisiaj pojadę do Chrisa i
Chrisa będzie stream. Nara.